polskie firmy transportowe przechodziły nie jeden kryzys. Przed wejściem do Unii Europejskiej w 2008 roku, w pandemii COVID-19, a teraz w drugim roku wojny na Ukrainie. Dotychczas branży TSL udawało się z każdej sytuacji wychodzić zwycięsko. Ale obecna jest chyba najtrudniejsza. Jeszcze nigdy widmo masowych bankructw nie było tak silne i realne. Nic dziwnego, że na spotkaniu Polskiej Unii Transportu w Krzyżowej nastroje były pesymistyczne. Mimo tego obecni tam wystawcy starali się zarazić optymizmem odwiedzających, oferując rozwiązania uzdrawiające przedsiębiorstwa transportowe. Przykładem były elastyczne szkolenia dla kierowców. Kursy często dezorganizują pracę firmy, ale jest na nie sposób. Przewoźnik przede wszystkim może od nas otrzymać to, że może szkolić u nas swoich kierowców, czyli generalnie jeśli chodzi o kod 95, to chodzi o to, że dobieramy mu dostępne godziny szkolenia, czyli jeżeli jeździ na przykład od godziny 8 do 16, to po 16 robimy mu szkolenia. Jeżeli generalnie jest weekend w domu, to też robimy szkolenia, czyli nie musi być to stricte 5 dni na szkoleniu, tylko dobieramy do niego bezpośrednio szkolenia. I to się nazywa podejście do klienta z branży TSL. Także sieć stacji Moja zyskała rzeszę zadowolonych klientów dzięki zrozumieniu specyfiki branży TSL. Nasze spotkania podczas konferencji Polskiej Unii Transportu są bardzo owocne. Mamy do zaoferowania co roku nowości, którymi ofertujemy naszych klientów poprzez sieć stacji paliw Moja, karty flotowe, poprzez rozwiązania pozapaliwowe, jak również bardzo mocno promujemy w ostatnim czasie nasze karty międzynarodowe The Fuel Company, dzięki którym można przede wszystkim bardzo bezpiecznie tankować. A to cenna zaleta, bo wraz z kryzysem w transporcie przewoźnicy i kierowcy stali się celem przestępców wyłudzających pieniądze z kart płatniczych. Jak temu zapobiec? Ważny jest odpowiedni poziom zabezpieczeń. Mamy wdrożoną aplikację mobilną i generowanie dynamicznego PIN-u, które jest kluczowe tak naprawdę w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo każdego kierowcy i paliwa, które jest zatankowane w zbiornikach. Mamy też również usługę geofencingu, czyli w momencie, kiedy dojdzie do skopiowania karty, jest niemożliwe zatankowanie w dwóch różnych miejscach o tym samym czasie. To istotna opcja w czasach powszechnych kradzieży poprzez skopiowanie danych z karty. Już nieraz zdarzało się, że tą drogą firmy transportowe wpadały w kłopoty finansowe. A obecnie trudno im nawet uzyskać kredyt obrotowy. Dostałem wczoraj informację, że jeden z bardzo dużych banków podjął decyzję o nieudzielaniu kredytów firmom transportowym. Lepiej więc dmuchać na zimne i odpowiednio zabezpieczyć swoje portfele paliwowe. W kolejnej relacji z Krzyżowej pokażemy Wam inne, ciekawe metody eliminacji ryzyka w branży TSL. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertruck Opole 19-21 lipca.